Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Słuchajcie, bardzo drażniąca, dziwna, irytująca sytuacja mnie dzisiaj spotkała dokładnie przed chwilą. Słuchajcie, jestem dokładnie po pracy, tak jest, wyobraźcie sobie, godzina podróży do pracy, 9 godzin w pracy, zmęczony, duszno, parno, później po pracy jeszcze jakieś 20 minut, 15-20 minut drogi, z czego drogi też pod górkę. I tak dochodzę do tego przystanku. I na przystanku patrzę, mam jeszcze 13 minut do autobusu. Mniej więcej 13 minut. Okej. W pobliżu sklep spożywczy. Dobra, pójdę. Wezmę sobie jakiś napój, wezmę sobie jakiegoś batonika. Zjem, posilę się, napiję, ugaszę pragnienie. Chodzę do sklepu, biorę napój swój w dłoń i do kasy. Do kasy, tak jest. Przede mną jedna pani. Jedna pani. Dokładnie jedna kobieta. Tylko. Ach, no właśnie. I tak mniej więcej od 5 do 10 minut spędziłem oczekując, aż ta pani zostanie obsłużona. Dlaczego? No właśnie, słuchajcie. Nie wiem, czy wiecie, ale część sklepów spożywczych, sklepów, w których możecie kupić alkohol, możecie kupić różne słodycze i tak dalej. Nie będę tutaj wymieniał, powiedzmy, to są takie akurat sieci raczej zazwyczaj. Można zapłacić, opłacić rachunki, zrobić te przelewy. No god damn it, no to jest tak bulwersująca sprawa, kiedy stoicie z napojem i z batonikiem. Łączna suma wyszła tam chyba 7 zł. Bo kupiłem drogi napój i drogiego batonika, więc 7 zł mi to wyszło ostatecznie. I słuchajcie, stałem jakieś 5-10 minut. Dlaczego? No bo pani wyszła, wyciąga i teraz tak. Proszę, chciałabym zapłacić rachunek za prąd. No to pani teraz Jelka zaczyna to wklepywać, prawda? Wklepuje oczywiście ten cały długi numer konta, kwotę i tak dalej. Wklepuje. Dobra. Dalej. Gdzieś tam rachunek za gaz, rachunek za mieszkanie, tak, czynsz, za telefon i tak dalej i ta kobieta wyciąga, jeszcze wiecie, to jest taka sytuacja, momencik, zaraz zobaczę, tu mam numer konta podany na karteczce i jeszcze jakąś osobną karteczkę podaję, na który ten przelew ma być zrobiony. Kwota będzie taka i taka, dobrze, wklepujemy, słuchajcie. A później, jak już doszło do końca, mówię, uff, w końcu udało się, doszliśmy do końca, oczywiście w myślach, doszliśmy do końca, za chwilę ta pani, uprzejma kasjerka, zeskanuje mi ten mój napój i będę mógł się napić w końcu, bo tak po 15-20 minutach podróży niemalże pod górkę, tak? Ach, no właśnie, nie do końca. Pani kasjerka była tak uprzejma, że po wydrukowaniu tych wszystkich świstków, tych potwierdzeń przelewu, stwierdziła, pani sobie to przypnie, albo nie, ja pani to przypnę. I wyjmuje zszywacz. I teraz tak, te wszystkie rachunki, słuchajcie, ona wzięła po prostu te potwierdzenia i szuka rachunku. Tak, rachunek za gaz, dobrze, to jest ten. Bierze rachunek za gaz, bierze potwierdzenie. I zszywaczem, ciach, ciach. Dobrze, teraz rachunek za prąd. I szuka. No goddammit, znowu kolejne minuty lecą. Ja patrzę co chwilę na ten zegarek i słuchajcie, no ostatecznie wyrobiłem się. Zdążyłem, miałem 15, prawie że 15, 13, 15 minut. Ostatecznie wyrobiłem się na szczęście. Zdążyłem zjeść batonika, zdążyłem się napić, poczekałem parę sekund i autobus przyjechał. O matko, masakra! Słuchajcie, w życiu nie przypuszczałem, że to może być tak uciążliwe. Wiedziałem, że taka funkcja, taka opcja jest. Ale to jest naprawdę idiotyzm dla mnie, to jest dla mnie totalne kretyństwo, żeby takie rzeczy załatwiać w sklepie spożywczym, gdzie robi się zakupy, gdzie chce się wejść, kupić, wyjść. Jeżeli chodzi o jakieś przelewy, opłacenie rachunków, moim zdaniem takie rzeczy załatwiamy albo przez internet, robimy przelew. Oczywiście nie każdy ma dostęp, tak? Nie każdy ma taką możliwość, ale wówczas myślę, że od tego jest poczta, od tego jest bank, gdzie możemy zrobić przelew, zlecić przelew. Jest poczta, bank, goddammit. No, dlaczego tam nie pójdziesz, kobieto? Dlaczego idziesz akurat do spożywki? Ludzie chcą kupić batonika, gumę do rzucia. Nie wiem, co tam jeszcze. Wodę,
napić, ugasić pragnienie, ciepło jest, a ona rachunki płaci. Akurat w tym momencie, no wiecie co. Oh, czy też mieliście takie sytuacje? Czy też was coś takiego spotkało? Jeżeli tak, to piszcie na dole, podzielcie się tym. Oh, ja tymczasem muszę ochłonąć, muszę się ogarnąć. Po pracy zmęczony niesamowicie. Ale dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa, pa.